prosił o salę do kultury, a jednak osób było zaproszonych wiele. No, ja fakt, że to chciałem takie kameralne jak pana prezesa Mickiewicza. Także tak wyszło, tak uważam, uzgodniłem nie sam, ale z moją radą, że jednak byśmy spotkali się wpierw tutaj, a jeżeli pan redaktor za jakiś czas kiedyś też będzie znajdzie odrobinę chwilę czasu, to sądzę, że chyba zrobimy to na większą skalę i w Domu Kultury w jakiś okresie czasu. Jeśli nie, to uda się na rękę. Dosyć szarpana. Bywają takie okresy, gdzie ja przez 2-3 tygodnie praktycznie w domu się nie pokazuję. Potem jest tak, że nie wiem, jest tydzień, 2 tygodnie luzu, bardzo różnie. Jeśli chodzi o samą realizację Chwili Prawdy, to wygląda w ten sposób, że my jeździmy do każdej rodziny. Nagrywa się podczas jednej sesji 6 programów. To znaczy, musimy odwiedzić 18 rodzin. Te rodziny mieszkają od tat po Bałty. A przepraszam, z okolic Koła, przepraszam, z Koła ci się chodzi. Z Koła? Okolic Koła. Nie, chyba z Koła nie było. Nie wiem. Ale nie, czy zgłoszenie było jakieś, tak? Bo to... Nie wiem, ja nie uczestniczę w tych sprawach związanych ze zgłoszeniem. Ja już gotowy pacjent. Nie, my to śledzimy, każdy program. W związku z czym trzeba pojechać do 18 rodzin, odwiedzić te rodziny. Średnio przejeżdżamy 4 do 5 tysięcy kilometrów na taką jedną sesję i robimy to w ciągu 8 dni, 8-9 dni. I to naprawdę człowiek ma dość siedzenia w samochodzie, choćby nie wiem jak dobry samochód był. Nawet prezes tam ostatnio odrzucił jakiś taki Toyota Camry Super 3 litry tego, skóra, klimatyzacja, to nie ma znaczenia. Człowiek ma dość tej jazdy. Codziennie w innym hotelu, w związku z czym rano jak wracam ze śniadania do pokoju, to się zastanawiam, który numer pokoju mam dzisiaj. W każdym hotelu jest inny numer pokoju, gdzie ja mieszkam, gdzie ja jestem. No i po takich 8 dniach powiedzmy jazdy mają tydzień na przygotowanie i potem 3 dni nagrywamy w studiu program. 2 programy dziennie się nagrywa. Zaczynamy dzień zdjęciowy gdzieś o godzinie 9-10, kończymy w okolicach 20-21. 2 programy, czyli 6 rodzin dziennie przez 3 dni 18 nagrywamy i wtedy mamy zapas na 1,5 miesiąca. To jest 6 programów, czyli mniej więcej 1,5 miesiąca przerwy. No i kolejna sesja, także w ciągu tego sezonu, powiedzmy jesiennego czy wiosennego, są 3 takie sesje. Jeżeli ktoś jeszcze jakieś pytanie jest, pana redaktora, proszę bardzo. Ja chciałam może tak podsumować i przytoczyć motto profesora Holandysza, że światło drogi ma oświetlać, a nie oślepiać. I uważam, że ląd jest właśnie tym światłem drogi, które oświetla, a nie oślepia. Dziękuję. To jest typowe dla innych placówek lokalnych tego typu działalność. Czy wszędzie jest tak? To jest jednak wyjątek. Chciałbym powiedzieć, że w województwie wielkopolskim no ten klub w tej dziedzinie działalności jest jakby takim swoistym klubem prowadzącym taką działalność. Chociaż również i w innych placówkach w Ligi Obrony Kraju staramy się docierać do młodzieży, głównie do tej młodzieży, którą powiedziałem, na którą nie stać na wiele. Natomiast jest to, znaczy jest tutaj w naszym województwie, jest to działalność wyjątkowa, dobra. Bardzo dobra działalność, która się skupia tutaj właśnie na tym środowisku, jak to powiedział pan kierownik, tej właśnie Korski Starówki. Proszę bardzo. Jak nie, to przystępujemy do zdjęć i autografów. Dziewczyny, które z notatnikami się szykują. Proszę bardzo, to co mogą? Nie, to znaczy jeszcze zapytam. Czy ktoś z państwa chciał coś jeszcze zapytać, czy... Dziękuję. Proszę bardzo. A,
tu przyjdzie Andrzej do pomyślniowo. Tak, dobrze, do pomyślnienia. Dobrze, to co, ja może tutaj przyjąć. My tu parę minut. Nie jest tu pan wyjęty, ale poprosiła w tym gronie. Andrzej, Łukasz. Łukasz jest? No, Blan Padołski. Radomski. Cały czas nagrywa nas kolega, tylko kolega sobie i to wszystko jest w nowej wodzie. Ale ten kamerzysta mówi, to robi człowiek. Buka! Thank you.